Radio Kraków. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witamy u nas w Radiu Kraków, na naszym dziedzińcu, naszych specjalnych gości. Witamy także wszystkich słuchaczy na antenie Radia Kraków. A przed mikrofonem... Jacek Bańka, dzień dobry. Oraz Justyna Nowicka, witam. Przed nami uroczyste wręczenie marki Radia Kraków i supermarki. W największym skrócie marka Radia Kraków przyznawana jest każdego miesiąca za te najciekawsze propozycje kulturalne. Z kolei supermarka to podsumowanie 12-miesięcznego funkcjonowania małopolskich instytucji. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu prezesa Radia Kraków, Mariusza Bartkowicza. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się, bardzo się cieszę, że w tym gronie i w tym miejscu możemy spotkać się tak jak przed rokiem, choć przyznają Państwo bardzo wiele, te 12 ostatnich miesięcy w naszym życiu zmieniły. Zacznę jednak od podziękowań za Państwa obecność w sferze kultury, twórców, organizatorów, ale także w tym właśnie miejscu. Ta tradycja wymuszona pandemią być może na dobre przejdzie do tradycji krakowskich spotkań na dziedzińcu Radia Kraków. A ja pomyślałem sobie, że kiedy przed rokiem się spotykaliśmy, to nikt chyba z nas nie miał świadomości i nie przypuszczał, że kolejne etapy normalności, raczej odstępstw od normalności, będziemy mierzyć literami greckiego alfabetu. Bo jak wiedzą Państwo, teraz delta wywołuje u wielu z nas dreszcz niepokoju. Oby nie okazało się, że ten niepokój stanie się zasadny. Żeby tak nie było, to pewnie wszyscy musimy wykazać się niezbędną odpowiedzialnością, abyśmy mogli z oferty państwa, twórców i organizatorów kultury korzystać w sposób nieskrępowany i jak najszerszy. I tego i państwu, i nam wszystkim, odbiorcom kultury, sobie życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dopełnieniem tej uroczystości, a w zasadzie drugą częścią uroczystości, będzie debata poświęcona temu, co po pandemii, o ile rzeczywiście możemy już snuć takie rozważania, co czeka nas po COVID-19. Ta debata poświęcona będzie kryzysowi redefinicji i tej nowej rzeczywistości, kulturze wobec pandemii, ale najpierw właśnie marki. Ale najpierw ta ceremonia, na którą, no, można powiedzieć, cieszymy się i oczekujemy od kilku miesięcy, uroczyste wręczenie dyplomów marki Radia Kraków i supermarki za 2020 rok. Za chwilę będziemy mieć wielką przyjemność przekazać na Państwa ręce dyplomy zaprojektowane przez znakomitego krakowskiego artystę wizualnego Jakuba Wojnarowskiego. Marka Radia Kraków za styczeń roku 2020 dla orkiestry Capella Krakowiensis i dla krakowskiego biura festiwalowego. Zapraszamy tutaj laureatów. Oczywiście to jest wyróżnienie za operę Sigismondo Gioacchina Rossiniego, spektakl inauguracyjny festiwalu Opera Rara 2020. Jan Tomasz Adamus, dyrektor Capelli Krakowiensis, zapraszamy. I Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury i współinicjator festiwalu Opera Rara. Marka Radia Kraków za rok 2020. Pan pełnomocnik, czy pan dyrektor jako pierwszy do mikrofonu? Zapraszamy. Robert Piaskowski. Mnie jest niezwykle miło, bo to jest jakieś kolejne wyróżnienie dla Opery Rary. Impreza, która nieustannie się zmienia, która nawet w pandemii potrafiła się rozciągnąć na cały rok po to, żeby pokazać, że... Chyba jeszcze się nie skończyła. Jeszcze nawet się nie skończyła i tak naprawdę największe rarytasy wciąż przed nami. Także dziękujemy za zaufanie słuchaczy Radia Kraków i za wielki zaszczyt nam wyświadczony. Robert Piaskowski, bardzo dziękujemy. Jan Tomasz Adamus, dyrektor Capelli Krakowiensis. Bardzo dziękuję za to, że może nawet już nie tyle za to, że Opera Rara dostała to wyróżnienie, ale że opera dostała to wyróżnienie, dlatego że jest to oczywiście suma wszystkich sztuk, międzynarodowa dziedzina sztuki i sieć, przez co jest to sieć łączności kulturowej. To jest bardzo ważne, bo niestety w XXI wieku granice na powrót stają się realne i musimy jakoś przeskakiwać. Bardzo dziękujemy. Marka Radia Kraków za rok 2020. Capella Krakowiensis, krakowskie biuro festiwalowe. Bardzo dziękujemy. To była styczniowa marka Radia Kraków i wtedy jeszcze nam się wydawało, że to będzie taki normalny rok, ale chwilę potem zmieniliśmy zdanie, to znaczy byliśmy zmuszeni do tej zmiany. Zanim jednak dotarło do nas, jaki charakter będzie mieć pandemia, jak zmieni nasze życie, to wszyscy interesujący się sztukami wizualnymi w Krakowie i nie tylko
pielgrzymowaliśmy do Muzeum Narodowego w Krakowie na wspaniałą wystawę Cud Światła, witraże średniowieczne w Polsce. Tę wystawę nagrodziliśmy marką Radia Kraków za luty. To było jedno z dwóch wyróżnień przyznanych przez nas w lutym. Bardzo serdecznie proszę o odebranie dyplomu tej marki pana dyrektora Rafała Kwiriniego-Popławskiego, który jest zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie do spraw działalności programowej. Bardzo prosimy, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za otrzymanie tego wyróżnienia w imieniu Muzeum Narodowego, w imieniu całego zespołu przygotowującego tą wystawę oraz pani kurator dr Dobrosławy Chorzeli z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę otwarcie tej wystawy było ostatnim przed okresem epidemicznym otwarciem w tej tradycyjnej formie, bardzo tłumnie, można powiedzieć, odwiedzonym przez gości. Dla mnie ta nagroda ma, można powiedzieć, szczególne znaczenie, ponieważ jestem mediewistą, a więc specjalistą od sztuki średniowiecznej, i ta wystawa, która rzeczywiście, zwłaszcza w ciągu tego pierwszego miesiąca po otwarciu, była bardzo licznie odwiedzana, cieszyła się bardzo dużą popularnością, jest dowodem na to, że publiczność interesuje sztuka dawna, interesuje sztuka średniowieczna, i takie właśnie w dobrym tego słowa znaczeniu, w starym, dobrym stylu wystawy cieszą się powodzeniem. Także bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam ponownie do gmachu głównego. Już 1 lipca otwieramy wielką wystawę Polskie Style Narodowe i kolejne trzy wystawy, w tym także galerię stałą sztuki polskiej XX-XXI wieku już we wrześniu. Serdecznie dziękuję i zapraszam. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. I druga edycja marki Radia Kraków za luty. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, wystawa Karol Wójciak-Herudek. Bardzo proszę dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Antoniego Bartosza, o odebranie naszego dyplomu. Piękna kameralna wystawa, nie tak wielka, nie tak potężna gabarytami jak nagrodzone chwilę temu witraże średniowieczne w Polsce. Inna dykcja, inna atmosfera, a jednak wielka wartość. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na człowieka, który 50 lat później wciąż wywiera, no, można powiedzieć, magnetyczny wpływ na współczesną wyobraźnię. Karol Wójciak o ksywie czy przydomku Herudek był bardzo niepozornym człowiekiem, a jednocześnie z niezwykłym patrzeniem na świat wokół siebie. No i to, co wymyślał na granicy, ktoś powiedział, jeszcze jeden ruch i już by nic nie było w tych rzeźbach, a on się zatrzymuje na tej granicy, gdzie wciąż jest wszystko. Chciałbym tutaj przy tej okazji wspomnieć, przywołać przede wszystkim Maję Spychaj-Kubacką. To jest jedna z tych, które są pod, można powiedzieć, niezwykłym urokiem Herudka, która wciąż wyprawia się na Orawę. Aktorka teatralna krakowska należy właśnie do tych, którzy wracają nie tylko do tej postaci, ale chcieliby przekraczać kolejne granice świata. I w tym sensie Herudek jest nie tylko przedpandemiczny, ale popandemiczny również. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie. No i ten moment krytyczny w rozwoju pandemii, czyli marzec, jednocześnie pokaz tego, jak można szybko reagować na to, co dzieje się na zewnątrz. Marka za marzec roku 2020 dla Zamku Królewskiego na Wawelu za cykl filmowy Hashtag przez dziurkę od klucza. Profesor Andrzej Betlej. Zapraszamy. Profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Bardzo prosimy o przyjęcie naszego wyróżnienia. Panie dyrektorze. Cóż, ja chciałbym przede wszystkim podziękować, nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich pracowników zamku, bo to pierwsza marka Radia Kraków po wielu, wielu latach. I chciałbym powiedzieć, że to, że nie tylko dziurka od klucza, ale tak naprawdę cała działalność Zamku Królewskiego w okresie tego pierwszego lockdownu, to wynik olbrzymiego zaangażowania, olbrzymiej uwolnionej inwencji
wszystkich pracowników, nie tylko działu marketingu, ale tak naprawdę począwszy od strażników muzealnych, którzy brali udział w tym naszym programie, opiekunów ekspozycji, kustoszy oczywiście. To wielki naprawdę wysiłek. Bardzo gorąco dziękuję. Bardzo dziękujemy. Profesor Andrzej Betlej po raz pierwszy, aczkolwiek nie po raz ostatni tutaj przed mikrofonem. To była marka Radia Kraków za marzec 2020 roku. A teraz kwiecień 2020. Antoni Bartosz, ponownie Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Pamiętajmy, to był bardzo szczególny czas, czas lockdownu, kiedy nawet rzadko wychodziliśmy na ulicę. Zamknięte były muzea, galerie, nie odbywały się spektakle teatralne. I wtedy właśnie Muzeum Etnograficzne zaproponowało projekt Nasze życie w czasach zarazy. Mam nadzieję, że może będzie kiedyś wystawa, będziemy się może nią cieszyć i przyglądać temu, co się działo z pewnego dystansu. Na razie to nie jest takie oczywiste. Po raz kolejny bardzo, naprawdę serdecznie pragnę podziękować za zwrócenie uwagi na tym razem po prostu odruch bycia ze sobą, bycia wśród ludzi, bycia z ludźmi, bo tak naprawdę postawienie tego pytania, co się z nami dzieje, jak żyjemy w czasie zarazy, której się nikt nie spodziewał, to była tak naprawdę też próba nazwania własnego lęku i wszystkiego, co jednocześnie się obmyśla nowego. To wcale nie jest oczywiste jako projekt kulturalny, prawdę mówiąc. Zupełnie nie. Nie wiem, co to do końca jest, to też nie są badania antropologiczne, ale przypomnę tylko, że ponad 1600 osób odpowiedziało na 40 ileś pytań, z których potem tworzyły się odcinki i z których na pewno tworzy się mąka na chleb. On wcześniej czy później się pojawi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Tak, ja myślę, że to jest właśnie początek naszej debaty, ale oczywiście rozpoczniemy ją w swoim czasie. O może nie pożytkach z pandemii, ale także o tym, czego właśnie musieliśmy się podczas pandemii uczyć, nauczyć. Na pewno to był jeden z tych projektów, które wskazują drogę. Bardzo dziękujemy. Tak to małopolskie instytucje kulturalne piszą. Ten dziennik zarazy roku 2020 maj. No i nagroda Marka Radia Kraków za arcyciekawą wystawę, wystawę obecnie podróżującą. Marka Radia Kraków dla Międzynarodowego Centrum Kultury za wystawę Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza przygotowano we współpracy z Biblioteką Polskiej Akademii Nauk i Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. Łukasz Galusek, zastępca dyrektora do spraw programowych Międzynarodowego Centrum Kultury. Panie dyrektorze. Prosimy. Prosimy. Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim podziękować Radiu Kraków, bo niewiele jest już mediów, które troszczą się o kulturę i które wiedzą, co w kulturze się dzieje, a wy pozostajecie nam wierni i nie dajecie się skusić pójściu na skróty. Także za to bardzo dziękuję. Mieliśmy szczęście z tą wystawą. Trafiliśmy w okno pogodowe. W tym strasznym roku trafiliśmy w ten okres, kiedy mogliśmy troszkę odetchnąć i myślę, że to była największa wartość tej wystawy, że dała widzom chwilę oddechu, chwilę wytchnienia. W tej samej mierze, co nam, ta marka należy się Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz Instytutowi Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, bo to tam znaleźliśmy skarby, które mogliśmy Państwu pokazać i cieszymy się, że nadal cieszą one oczy widzów właśnie teraz w Wilanowie. No właśnie, dziękuję wystawa bardzo. Podróżuje po Polsce. Tak, tak, tak. Może to nie jest ostatni jej przystanek. Łukasz Galusek, Międzynarodowe Centrum Kultury. Bardzo dziękuję. A teraz wakacyjne marki Radia Kraków. Dwie edycje nagrody. To był czas, kiedy wróciliśmy do sal teatralnych, do galerii. Jeszcze z pewną obawą, ale ogromną radością. Pierwsza czerwcowo-lipcowa marka Radia Kraków dla Teatru Ludowego za spektakl Solaris w reżyserii Marcina Wierzchowskiego. I ogromna radość. Są z nami artyści, aktorzy Teatru Ludowego. Małgorzata Kochan, Piotr Pilitowski, czyli artyści, którzy wystąpili właśnie w spektaklu Solaris. Bardzo proszę o przyjęcie naszych dyplomów.
Dzień dobry Państwu. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę nagrodę. Ta nagroda chyba już nie pierwsza dla naszego teatru. Zawsze sprawia wielką radość, bo jest taką nagrodą z tych prawdziwych, które bardzo kochamy. Gosia, powiedz parę słów. Ja chciałam podziękować w imieniu aktorów i powiedzieć, że był to dla nas niebywale trudny czas, że tak naprawdę powstawał w czasie wielkiego pierwszego lockdownu. No i myśleliśmy, że zostaniemy zamknięci na 2 tygodnie, a tymczasem zupełnie inaczej się potoczyło. Bardzo dużo łez, bardzo dużo nerwów, więc tym bardziej jesteśmy wdzięczni za nagrodę. Tak, to była chyba pierwsza premiera po odmrożeniu, po tym pierwszym lockdownie. No i wielka radość, wielkie emocje rzeczywiście. I był to czerwiec, podobnie jak w tym roku. Wtedy mieliśmy nadzieję, że to już może koniec, a w tym roku mam nadzieję, te nadzieje są dużo większe i tego Państwu życzę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I kolejna edycja, druga edycja tej wakacyjnej nagrody, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, Krikoteka, za wystawę Tadeusz Kantor, Widma. Ten dyplom, nasze wyróżnienie odbierać będą zastępczyni dyrektora Krikoteki, Agnieszka Oprzątek oraz kuratorka nagrodzonej wystawy, jest z nami Małgorzata Paluch-Cybulska. Bardzo serdecznie paniom Krikotece gratulujemy i to jest także opowieść o tym, co działo się w instytucjach podczas lockdownu. Po prostu szykowały się premiery, szykowały się wystawy. Szykowały się premiery. Premiera tej wystawy miała być 6 kwietnia, w dzień urodzin Tadeusza Kantora, ale te trudne przeszłości i niepewne przyszłości były absolutnie hasłem, które zdominowały i cały rok nasz, i myślę wszystkich instytucji. I myślę, że o samej wystawie powie Małgosia, której gratuluję tutaj, także profesorowi Kobiałce, który był współkuratorem tej wystawy. Tak, i tę wystawę możemy ciągle oglądać, bo to wystawa stała. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, wystawa Tadeusz Kantor Widma jest kolejną odsłoną wystawy stałej twórczości Tadeusza Kantora w Krikotece. Konfrontuje ona widza z zagadnieniem trudnej pamięci i trudnej przeszłości w twórczości Tadeusza Kantora, zarówno malarskiej, jak i teatralnej oraz teoretycznej. Historia powszechna XX wieku, pierwsza i druga wojna światowa, totalitaryzm, holokaust, masówka świata były dla Kantora niezwykle inspirujące od samego początku jego twórczości teatralnej aż do późnej twórczości i właściwie pojęciom tym poświęcił swojej twórczości najwięcej uwagi, był on niezwykle kluczowymi narzędziami kreacji. I kiedy pracowaliśmy nad tą wystawą wiosną ubiegłego roku, nie zdawaliśmy sobie zupełnie sprawy z tego, że wystawa Tadeusz Kantor Widma stanie się wystawą widmo, ponieważ tuż przed oficjalnym otwarciem wystawy dla publiczności nastąpił pierwszy lockdown, który spowodował, że wystawa przez kolejne miesiące oczekiwała na zwiedzających w mroku po to, żeby po raz kolejny wyłonić się na chwilę przed drugim lockdownem. A już zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy kilka miesięcy wcześniej, kiedy wymyślaliśmy tę wystawę, że zagłębiając się w czas przeszły, zadajemy tak naprawdę pytania o niepewną przeszłość, czyli o tą niepewną przeszłość, która jest tematem dzisiejszej debaty, bowiem skumulowane w dziełach Tadeusza Kantora pojęcia takie jak katastrofa, zagrożona kondycja indywidualnego życia ludzkiego w kontradykcji do masówki świata, nomadyzm czy opresje są wartościami czy cechami, które konstruują współczesną przestrzeń społeczną. Dziękując za przyznanie marki Radia Kraków w wystawie Tadeusz Kantor Widma, dzielę się z Państwa ogromną radością płynącą z tego, że mogę Państwa dzisiaj zaprosić na wystawę do Krikoteki. Zapraszam. Zapraszamy bardzo serdecznie, oczywiście w reżimie sanitarnym. Bardzo dziękujemy teraz z Krikoteki do Nowej Huty, do Muzeum Krakowa. To też będzie zagłębianie się w historię, może nie aż tak odległą. To marka Radia Kraków, też wakacyjna, za sierpień, dla Muzeum Krakowa za wystawę Wańka Wstańka, Nowochódzki pomnik Lenina, właśnie zorganizowaną w Muzeum Krakowa. Zapraszam pana Jacka Salwińskiego, zastępcę dyrektora do spraw programowych. Zapraszamy, to jest kierunek Nowochódzki, Wańka Wstańka, Nowochódzki pomnik Lenina. Panie dyrektorze, gratulacje. Jest mi niezwykle miło odebrać tą nagrodę. To jest zawsze wielkie wyróżnienie odbierać nagrody dla Muzeum Krakowa i tak znakomite nagrody jak Marka Radia Kraków. Ta nagroda
jeszcze jest szczególna z prostego powodu, bo można ją celebrować no przynajmniej dwa razy. Celebrowaliśmy ją w sierpniu zeszłego roku i to była wielka radość, że w tym czasie wtedy ta wystawa Wańka Wstańka otrzymała to wyróżnienie i celebrujemy ponownie. Ta nagroda jest też ważna dla Muzeum Krakowa, dla Krakowa, ale też dla mnie osobiście, z tego powodu, że dotyczy Nowej Huty. To jest oczywiście nagroda, którą przekazujemy na ręce zespołu, który pracował nad tą wystawą. Tutaj przywołuję i przekazuję symbolicznie tą nagrodę kuratorowi Zbyszkowi Semikowi, całemu zespołowi tej wystawy, też oddziałowi Muzeum Nowej Huty, ale myślę też, że ta nagroda jest też takim znakiem, takim wyróżnieniem dla całą naszą działalność na terenie Nowej Huty. To jest kilkanaście lat funkcjonowania małego oddziału na osiedlu Słonecznym, no i od dwóch lat no nieco bardziej monumentalny oddział w Światowidzie Muzeum Nowej Huty, więc przekazuję tym wszystkim osobom, które tworzyły i tworzą ten oddział, oddział Muzeum Nowej Huty. I też jak patrzę na twarze Państwa, to bardzo się cieszę, że wśród tych nagrodzonych Muzeum Nowej Huty, Muzeum Krakowa, to nie jedyna instytucja kultury Nowej Huty i szczególnie pozdrawiam te, które tu są obecne z Nowej Huty. Dziękuję Wiadomo, bardzo. Jak mocna jest ta tożsamość nowochódzka, dlatego będziemy ją tutaj podkreślać. Jacek Salwiński, Muzeum Krakowa, ten nowochódzki oddział krakowskiego muzeum. Ale wracamy jednak do Starego Miasta, właściwie do serca Krakowa, można powiedzieć, bo to, szanowni państwo, marka Radia Kraków wrześniowa dla Zamku Królewskiego na Wawelu za wystawę Sztuka Wschodu, namioty tureckie. Bardzo proszę pana dyrektora Andrzeja Betleja, dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, o odebranie tej nagrody i kilka słów refleksji na temat tej ekspozycji, bo to już była wystawa, to nie był projekt filmowy, internetowy, tylko stała wystawa, zresztą, którą przecież można oglądać i dziś. Tak, bardzo dziękujemy. Raz jeszcze, jesteśmy zaszczyceni. Myślę, że to nie tylko wystawa, ale to wyjątkowe zjawisko, ponieważ w przeciągu 9 miesięcy udało się przygotować ekspozycję, na którą czekał Kraków. Namioty, namioty, które były zawsze, o które zawsze pytano na Wzgórzu Wawelskim. To wystawa, która nie tylko jednak obejmuje namioty, ale również poświęcona jest kulturze tego Bliskiego Wschodu w kontekście historycznym. To przede wszystkim również duży pomnik olbrzymiej pracy krakowskich, wawelskich konserwatorów. No, myślę, że o ile niektórzy mówią, że przygotować program online jest bardzo prosto, o tyle jednak ta wystawa dowodzi, iż Zamek Królewski na Wawelu jest w stanie przygotować dla mnie oszałamiającą cały czas wystawę, na którą zapraszam, również w reżimie. Zapraszamy. Bardzo dziękuję, profesor Andrzej Betlej, marka Radia Kraków za październik 2020 dla Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej za spektakl Aktorzy Prowincjonalni, sobowtór w reżyserii Michała Borczucha. Zapraszamy. Benjamin Bukowski, zastępca dyrektora do spraw programowych. Gratulujemy. Październik 2020, marka Radia Kraków dla Narodowej Sceny. Panie dyrektorze. Chciałem bardzo serdecznie podziękować w pierwszej kolejności Radiu Kraków za to niezwykłe wyróżnienie. Przede wszystkim twórcom spektaklu, którzy zapracowali na ten sukces, ale też przy tej okazji wszystkim pracownikom naszej instytucji. To jest ponad 180 osób, które w tym bardzo trudnym dla naszej instytucji czasie, między innymi przez pandemię, choć nie tylko, zapracowali na ten niezwykły, olbrzymi sukces. To są te osoby, które widzimy na scenie, które też poza sceną nie są na co dzień tak widoczne. I mamy nadzieję, że już niedługo aktorzy prowincjonalni, tak jak inne nasze spektakle, powrócą również w przestrzeń teatru, do której od niedawna możemy w reżimie sanitarnym chodzić również na żywo, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszał Benjamin Bukowski, Scena Narodowa.
To była marka Radia Kraków za październik 2020. A teraz listopad 2020 roku, oficyna PWM i seria Anaklasis. Bardzo proszę, jest z nami zastępca dyrektora PWM-u, pani Agata Gołębiowska. Niezwykła seria płytowa. Państwo zapewne zauważyli, że nagradzamy w naszym plebiscycie sztuki wizualne i teatr, ale Anaklasis to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim muzyka współczesna, performance, opera, czyli bardzo szerokie spektrum tej właśnie nowej serii Anaklasis. Dokładnie tak. W tym wyjątkowym roku, który gdyby minął, był to dla nas szczególny czas, bo przede wszystkim mieliśmy jubileusz, obchodziliśmy jubileusz 75-lecia wydawnictwa muzycznego, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i również roczek właśnie powołania nowej marki fonograficznej Anaklasis. Tak jak pani wspomniała, dokładnie tak. Anaklasis to przede wszystkim nie tylko marka fonograficzna, to przede wszystkim bardzo ważny głos w promocji muzyki najnowszej. Wspomniana opera, tak, to jest jeden z obszarów, który, tak powiem, rejestrujemy i wydajemy w ramach naszej wspaniałej serii. Między innymi właśnie udało nam się wydać i wspaniałą operę Ahad Ili, dzieło Alka Nowaka, do libretta Olgi Tokarczuk, utwór, który był zamówiony i prawykonany na krakowskim festiwalu Sacrum Profanum. Także przede wszystkim marka Anaklasis to jest załamanie światła z greckiego, ale w tych trudnych czasach to tak naprawdę jest wartością współpracy, synergii, że właśnie w tych trudnych czasach, czasach pandemii udało nam się wydać wspaniałe dzieła. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie gratulujemy i czekamy oczywiście na następne płyty z tej serii. Wreszcie marka Radia Kraków za grudzień 2020 roku. No i te nowochódzkie tropy, o których mówił dyrektor Salwiński. Bartosz Szydłowski, Łaźnia Nowa. Oczywiście nagradzamy Festiwal Boska Komedia. Bartosz Szydłowski, dyrektor Teatru Łaźnia Nowa. No i inicjator Boskiej Komedii. Dziękuję bardzo. To się miało nie udać, bo to była 13. edycja, to był twardy lockdown, wszystko było pozamykane, teatry na cztery spusty. I okazało się, że nagle to niesamowite środowisko artystów, bo ta nagroda to już jest nie tylko Boska Komedia, ale tak naprawdę to jest też ukłon w stronę niesamowitych twórców polskiego teatru. Udało się nam przełamać jakąś granicę dźwiękową niemalże, bo kilkadziesiąt tysięcy ludzi jakby towarzyszyło polskim artystom teatralnym, oglądając ich online. Równolegle powstawały premiery, które z dużym echem jakby zaistniały już w przestrzeni publicznej, jeżdżą już na festiwale, są bardzo dobrze przyjmowane przez publiczność, także jakiś szczególny moment na zakończenie roku, zanegujący wszelkie te niemoce, które nam towarzyszyły przez cały rok właściwie w czasie pandemii, no i też chyba z jakimś pozytywnym przesłaniem jednak na czas dalszy. Dziękuję bardzo Marce Kraków, wszystkim tym, którzy rzeczywiście tą naszą kulturę wspierają, obserwując, oceniając i właśnie no, dając jakiś sygnał pozytywny dla jej rozwoju. Bartosz Szydłowski, Teatr Łaźnia Nowa, Boska Komedia, bardzo dziękujemy. A teraz, szanowni państwo, powiem krótko. Supermarka Radia Kraków za 2020 rok. Dla profesora Andrzeja Betleja, dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu za... Za nową energię, o tym już rozmawialiśmy, za nowe otwarcie, o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać w trudnym roku pandemii. No i tak, za te niezwykłe projekty internetowe z jednej strony, ale jednak za wystawy, bo jeśli przychodzimy do muzeum, to przede wszystkim chcemy oglądać świetne ekspozycje. Panie super, dyrektorze. Marka Radia Kraków. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i przyznaję szczerze, że jestem autentycznie wzruszony, bo jest to pierwsza w historii Zamku Królewskiego supermarka Radia Kraków. Kilka tygodni temu pan profesor Jacek Purkla powiedział, że Kraków tworzy się z dwóch części. Civitas, czyli tak naprawdę społeczność, urbs, czyli miasto, ale myślę, że tak naprawdę tworzy się z trzech części. Civitas, urbs i arx, zamek. Rzeczywiście, zamek jest centrum i to jest zamek wyjątkowy. To wszyscy wiemy. Jest on wpisany w nasze DNA, w naszą historię, ale tak naprawdę jest to instytucja otwarta.
która chce być otwarta, która nie skupia się na określonym programie, tylko tak naprawdę jest różnorodna. Ona potrafi być wyjątkowa na wiele różnych sposobów. Super marka Radia Kraków. Naprawdę jesteśmy bardzo gorąco wdzięczni. I mówię to z pełnym przekonaniem w imieniu wszystkich pracowników Zamku Królewskiego. Dziękuję w ich imieniu. Bardzo dziękujemy. Profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Supermarka za rok 2020. Teraz przed nami druga część tego spotkania, druga część tej uroczystości, która będzie no, swoistą debatą poświęconą refleksjom związanym z tym doświadczeniem państwa w pandemii no i tym planom, tym poszukiwaniom wyjścia z tego kryzysu. Czasu mamy niewiele, 25 minut, więc tak naprawdę niewiele też czasu na to, by zmierzyć się z tym zagadnieniem doświadczenia kryzysu wywołanego pandemią. To rozpocznijmy od dyrektora Kapeli Krakowieńskiej, Jan Tomasz Adamus. Ja chciałem powiedzieć tak dość przewrotnie, że no, w moim pojęciu robienie kultury to jest zabawa dla długodystansowców. W związku z tym tak naprawdę rok to jest bardzo krótki czas i ten tak zwana pandemia jest tylko takim pretekstem do zadania sobie pytania, czy rozwijamy się, czy nie. To znaczy, jeżeli się rozwijamy, to ten rok jest oczywiście gigantyczną przeszkodą, ale można to przeżyć. Natomiast jeżeli się nie rozwijamy, to wtedy też ten rok nie ma znaczenia, dlatego że i tak nie ma niczego. Natomiast tak na marginesie, albo przede wszystkim trzeba powiedzieć, że no, siedzimy tutaj w gronie takim, powiedzmy, instytucjonalnym. Natomiast pandemia to jest problem dla artystów, freelancerów, którzy w bardzo wielu wypadkach no po prostu musieli może czasowo, może całkowicie zająć się czymś innym i to jest bardzo poważny problem. Na pewno będzie jeszcze okazja, by do tego wątku wrócić. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Wiele razy rozmawialiśmy o tym zamykaniu, otwieraniu. Jakie wnioski płyną z tego doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy? Znaczy na pewno pandemia i sytuacja, którą ona spowodowała, podkreśliła jeszcze bardziej potrzebę kultury i znaczenie w różnych obszarach życia i społecznego, i więzi, i współpracy, i solidaryzmu z tymi, którzy są najsłabsi w tym ekosystemie kultury. I dla mnie ten test dla całego sektora kultury został no, bardzo dobrze wykorzystany. To była okazja do wielu innowacji, które się pojawiły w kulturze, w myśleniu. To była też możliwość, że te duże instytucje zaczęły naprawdę troszczyć się o to, co jest wokoło i to, co jest mniejsze i też trochę dzielić się swoimi zasobami i to było poruszające. To był czas wielkiej rewolucji w kulturze cyfrowej, co też wasze marki odnotowały, Wawel, prawda, wspaniały cykl, ale też powstanie marki Play Kraków, gwałtowne przyspieszenie, jeżeli chodzi o digitalizację kultury, o dostępność cyfrową kultury, włączenie cyfrowe i nagle ta publiczność, o której mówił Bartosz Szydłowski, łącząca się z festiwalem Boska Komedia z całego świata, 35 tysięcy ludzi oglądało ten festiwal, prawda, zupełnie za darmo, ale też obnażyła ten prekariat w kulturze, o którym wspomniał Jan Tomasz Adamus, to, że nie da się robić kultury od umowy zlecenie do umowy zlecenie, że trzeba status twórców, artystów wyraźnie uregulować, zabezpieczyć, że obecne sposoby finansowania kultury są niewystarczające, że też formy pomocy dla kultury nie mogły być z wielu powodów wystarczające, także przed nami no, nie ma końca pandemii, prawda? Przechodzimy w jej kolejne fazy i my nie zatrzymujemy się w działaniu. Nasza odpowiedź była kreatywna i te instytucje, które dzisiaj są beneficjentami tej bardzo ważnej nagrody, myślę, że jednej z najważniejszych w tej chwili w Krakowie nagród przyznawanych w dziedzinie kultury, pokazują, że ta kreatywność też rodzi się przy ograniczeniach i to jest właśnie to, co może dać świat kultury w regeneracji życia społecznego po pandemii. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Pandemia okazała się takim papierem lakmusowym, który pokazał te wszystkie
problemy no, niejako w szkle powiększającym, ale też z drugiej strony pokazał kreatywność i oryginalność w myśleniu. Myślę, że z tej selekcji naszych nagród to wynika dosyć jednoznacznie. Jakim to było doświadczeniem, tu patrzę na pana dyrektora Rafała Kwirini-Popławskiego, dla tak dużej instytucji kultury zatrudniającej kilkaset osób jak Muzeum Narodowe w Krakowie, poza tym, że oczywiście instytucje trzeba było zamknąć nieomal z dnia na dzień. No, na pewno było to doświadczenie trudne, tak można powiedzieć. Nie powiem, żeby pierwszy lockdown był jakimś wielkim zaskoczeniem. Myśmy się do pewnego stopnia do tego przygotowywali, nastawiali. W momencie, kiedy była informacja, że następnego dnia mamy zamknąć muzeum, już się spotkał powołany sztab kryzysowy i to była ta grupa osób, z którą można powiedzieć, ja przynajmniej spotykałem się potem bardzo regularnie w muzeum. No i oczywiście musieliśmy reagować na sytuację. Oczywiście dla wszystkich chyba osób pracujących w muzeach no jest oczywiste, że największym problemem była można powiedzieć niejasna perspektywa, właśnie brak możliwości planowania. Jak Państwo zapewne wiedzą, zorganizowanie każdej wystawy rozciąga się na lata, miesiące i jest rozpisane co do dnia. Każde właściwie przesunięcie takiego harmonogramu jest związane ze zmianami dziesiątek umów czy innego rodzaju działaniami, a tutaj tak naprawdę nie wiedzieliśmy nawet do jakiej daty się dostosować. I to był rzeczywiście pierwszy problem. Drugi to jest kwestia wyważenia pewnego rodzaju no, racji proporcji. Z jednej strony zapewnienia miejsca zatrudnienia, odpowiedniej można powiedzieć wysokości płac, czyli kogo wysyłać można powiedzieć pracę zdalną czy na przestój, a z drugiej strony pytania o sens organizowania czy przygotowywania wystaw w takim okresie. To są oczywiście pytania, które nie znajdują do teraz jakby dobrej odpowiedzi, czy było sens organizować wystawy, czy było sens można powiedzieć do pewnego stopnia ryzykować życie pracowników, żeby przygotowywać wystawy, kiedy nie było wiadomo, kiedy się otworzymy, czy się otworzymy i jaka będzie sytuacja za parę miesięcy. No, mogę powiedzieć z prywatnej perspektywy, to była dla większości dyrekcji muzeum bardzo trudna sytuacja, także dlatego, że myśmy zaczęli pracę w muzeum w styczniu, a już w marcu zamknęliśmy muzeum i przez długi czas mieliśmy o wiele dłuższy staż pracy zdalny, czy też można powiedzieć sytuacji kryzysowej niż stacjonarnej. Tak, takie paradoksy pandemii. Co działo się za zamkniętymi drzwiami Muzeum Etnograficznego? Spoglądam na Antoniego Bartosza. Może to będzie paradoksalne, ale dla nas niespecjalnie to była wielka próba, dlatego że praca zdalna, wszelki sposób bycia poza muzeum był ćwiczony dużo wcześniej. Raczej były dwa pytania. Pierwsze, jak nie stracić kontaktu z tymi, dla których chcemy pracować? I tutaj paradoksalnie dosyć, tak po roku można powiedzieć, że jeśli wcześniej dużo pracowaliśmy nad tym, żeby zaprosić do muzeum, tak w dużej mierze przez ten rok okazało się, że zostaliśmy zaproszeni do tych miejsc, z którymi nawiązywaliśmy kontakt, całkiem zupełnie nowy. Powiem tak, że na przykład no, jedno z remedium na ten czas, czyli gra, różnego typu gra, i okazało się, że będąc w kontakcie zdalnym, ale jednocześnie w czasie rzeczywistym. Czas rzeczywisty to jest chyba taki klucz też bardzo ciekawy do myślenia o byciu w takiej sytuacji. Okazało się, że no, mogliśmy grać z tymi, którzy brali udział w warsztatach w czasie rzeczywistym i oni szukali w tym momencie elementów do tej gry. My wcześniej zapewnialiśmy je w muzeum, a teraz to oni szukali tych kamyków, guzików, różnych innych rzeczy, negocjowali przestrzeń domu, no bo wszystkie te tematy, które my przerabialiśmy wcześniej jako no, co to znaczy zamknąć szkołę, co to znaczy być w ograniczeniu, nagle okazało się, że przeżywany jest teraz. I całkiem niedawno, dwa tygodnie temu, zdumiała mnie reakcja jednej z warszawskich szkół, która weszła w ten tryb warsztatów zdalnych i w czasie rzeczywistym zamawiali nowe tematy. Oni wrócili już do szkoły i upewniają się, czy my przypadkiem z tego nie zrezygnujemy. Co ich w tych zainteresowało? Wydaje mi się, że dwie rzeczy. To, że te tematy są bardzo współczesne,
dotykają w zasadzie wszystkiego, co dotyczy też no, po prostu współczesnych ludzi, a dwa, że właśnie ten rodzaj atrakcyjności, nie prowadziliśmy warsztatów z domu, z gabinetu, tylko prosto z wystawy. Pytano nas, czy green screen, ten interesujący, jak my go zmieniamy tak często, że to się nam udaje. Potem odkrywali, że byliśmy trochę jak Indiana Jones. I drugie pytanie, bardzo ważne, które Robert już poruszył, ale no drugi odruch to jest, jak ci, z którymi współpracujemy na co dzień, na których nam bardzo zależy, czyli artyści chodzący, no powiedziałbym bez zabezpieczenia, tak, umowa zlecenie, umowa dzieło, i jak zadbać o nich. No, pisaliśmy różne projekty, głównie z myślą o tym, żeby to była możliwie szeroka lista płac na ten czas, ale poczuliśmy, co to znaczy być instytucją i nagle ci wszyscy przyjaciele wokół, nagle no, zaczęsło się pod nimi. I to było takie dojmujące, że coś nie działa w tym systemie. Pytanie o to doświadczenie zamknięcia profesora Andrzeja Betleja, zamknięcie, ten krok w nieznane, jakie są wnioski, refleksje związane z tym zamknięciem, czasem, no, który przeżywaliśmy po raz pierwszy. Bez wątpienia, to był bardzo trudny czas, ale patrząc z perspektywy dyrektora zamku, ja mogę powiedzieć, że jednocześnie to był czas budowania, paradoksalnie. Myślę, że dla pracowników zamku, którzy znaleźli się w różnych, bardzo trudnych sytuacjach, tak naprawdę był to również czas przygotowywania się, realizowania pewnych koncepcji, pewnych pomysłów, które w przyszłości będą owocowały. Myślę, że tak naprawdę ważnym elementem w zmieniających się sytuacjach, w różnego rodzaju odwoływanych, wprowadzanych ponownie obostrzeniach, tak naprawdę bardzo ważnym aspektem dla zamku było poczucie misji. Realizowanie misji, jaką muzeum, bo zamek nie jest tylko rezydencją, jest muzeum bez względu na okoliczności i przygotowywania się na przyszłość, tak aby móc stworzyć ten cudowny wizerunek Wawelu Otwartego. Wawelu, który jest dedykowany wszystkim. Zmieniały się różne modusy, ale jedna idea przybliżania, udostępniania, edukowania, no gwałtownie się rozrastająca, bym nawet powiedział, w przypadku Zamku Królewskiego na Wawelu, jest rzeczą wyjątkową nie tylko dla zeszłego roku, ale również dla obecnego. To może spróbujmy powoli mierzyć się z tym, jak się wydaje, zasadniczym pytaniem, czego pandemia nas nauczyła. Myśmy rok temu też zadawali to pytanie. Odpowiedzi, mimo że wypowiadane śmiałym tonem, były w gruncie rzeczy podszyte niepewnością. To się na pewno już zmieniło, bo no nie oswoiliśmy jej do końca, ale potrafimy jakoś nią zarządzać. Rok temu jeszcze nikt nie mówił o szczepionce. Dzisiaj większość z nas tutaj obecnych na dziedzińcu jest zaszczepiona. Tego nie sprawdzamy, ale zapewne tak jest. Co zmieniła na przykład w takiej instytucji jak Międzynarodowe Centrum Kultury? Czego się nauczyliście? Poza tym, że wszyscy przyswoiliśmy sobie jako element codziennego słownika wyrażenie hybrydowy, pracować tak online, offline. Łukasz Galusek, Międzynarodowe Centrum Kultury. Odpowiem przekornie, nie wiem na ile zmieniła, ale bardzo wiele rzeczy potwierdziła. My byliśmy hybrydową instytucją powstałą 30 lat temu właśnie jako swoisty eksperyment i okazało się, że ta formuła jest odporna. Nie wiem, rezylientna, można tak powiedzieć w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. W każdym razie to, że byliśmy hybrydowi, że byliśmy zdywersyfikowani, sprawiło, że przeszliśmy w miarę suchą nogą. Nawet jeśli zamknęliśmy wystawy, bo nie można było przyjmować publiczności w swoich progach, to naszą działalność wydawniczą zrealizowaliśmy z naddatkiem. A przede wszystkim rozwinęliśmy na wcześniej nieprzewidywaną przez nas skalę działalność edukacyjną i ona, można powiedzieć, eksplodowała. My przekroczyliśmy granice, o jakich właściwie nam się nie śniło, nie tylko w Polsce, ale właśnie za granicą. Ta ilość odbiorców
jest wspaniała i wielkie zadanie dla nas, jak to teraz utrzymać. Nie mam gotowej odpowiedzi, ponieważ jest też pewna sprzeczność w tej możliwości właśnie rozesłania wieści i rozproszenia swojej działalności bardzo szeroko, a tym, co jest esencją sztuki, czyli przeżyciem, którego nie da się zapośredniczać kolejnymi soczewkami i kablami. Więc nie potrafię Państwu jeszcze powiedzieć. Na pewno obserwujemy, że od momentu otwarcia ta potrzeba bezpośredniego kontaktu jest tak przemożna, że uczestnicy programów online poszybowali w górę. Być może jest to przejściowy trend, ale na pewno my, którzy mamy do czynienia z prawdziwymi dziełami sztuki, czy ze sztuką wydarzającą się w danym miejscu i w danym momencie, musimy mieć to na uwadze, żeby nie stracić czegoś ważnego. Bardzo dziękujemy. To samo pytanie o te scenariusze wyjścia. Przedstawiciele Teatru Ludowego, pierwsza ze scen obecnych tutaj podczas uroczystości wręczenia marek Radia Kraków. Kto pierwszy? Pani Małgorzata Kochan czy pan Piotr Pilitowski? Ja mogę powiedzieć tylko z perspektywy aktorów i to nie są dobre wrażenia dla nas. Nie możemy chyba mieć innych, prawda, Piotrze, jeśli chyba się zgodzisz, że dla nas podstawą jednak jest kontakt z żywym człowiekiem, także ten rok był jakimś niebywale trudnym doświadczeniem, ale to, że udało nam się i tak cztery premiery jakby wyprodukować w tym trudnym czasie, jest jakimś, wydaje mi się, sukcesem i bohaterstwem. Choć dojmująco brzmią te słowa o prekaryzacji. Piotr Pilitowski. Ja ponieważ jestem z natury optymistą i zawsze szukam jakichś pozytywów w każdej sytuacji, to może taką ciekawostkę powiem, że paradoksalnie te przerwy w pracy nad spektaklami, te kilkutygodniowe przerwy w pracy nad przedstawieniami dobrze tym przedstawieniom zrobiły. Był czas na pewną refleksję, na pewien spojrzenie z innej perspektywy na dotychczas wykonaną pracę i to jest ten mały pozytywik, o którym mogę dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękujemy. Przedstawiciele Teatru Ludowego, teraz Krikoteka i scenariusze tego nowego otwarcia. Agnieszka Oprządek. Mogę powiedzieć, że od strony zarządczej nie był to najprzyjemniejszy czas, bo w gruncie rzeczy właśnie ta niewiadoma była bardzo dojmująca i ta zdalność, zastanawianie się, jak mamy to zrobić, co mamy zrobić. Mieliśmy bardzo dużo projektów do zrealizowania, pozostaliśmy dużo dofinansowań, więc zespół się denerwował, kiedy, jak mamy to robić. Wielokrotnie zmieniane scenariusze, żeby właśnie można było zapłacić artystom, żeby można było to wykorzystać. Dzisiaj łatwo jest oczywiście oceniać i możemy już odetchnąć w jakiejś tam skali, ale naprawdę ta niewiadoma, myślę, że była od naszej strony bardzo dojmująca. Pan dyrektor Jacek Salwiński, czego Państwa nauczyła pandemia? Z czego będziecie korzystać, kiedy w końcu odejdzie? Myślę, Pani dyrektor, że sporo nauczyła, natomiast ja zacznę od tego, że nie mogę się powstrzymać od tego wrażenia traumy, która u mnie jest z tego marca zeszłego roku, takiej mojej wizyty w fabryce Schindlera. To jest takie miejsce, w którego budowie uczestniczyłem i wtedy spacerowałem po kompletnie pustych wystawach. To było tak dojmujące, tak przejmujące, tak depresyjne, że do dzisiaj się z tego trudno wyzwolić. Ale myślę też, że pomaga też świadomość tej sytuacji, w której my znaleźliśmy się jako Polacy i jako świat globalny. To przecież jest czas śmierci setek tysięcy ludzi, więc to pomaga. To pomaga i myślę, że taka świadomość szerszej refleksji pomaga w odnalezieniu się w tej sytuacji. I wtedy rozmaite inne rzeczy nie są tak istotne. I wtedy też łatwiej jest o to myślenie, co dalej. Ja zacząłem od tej pustych sal oddziału czy miejsca, które było odwiedzane przez setek tysięcy osób rocznie. Więc myślę, że taka pierwsza refleksja, która jest w nas, muzealnikach, nie tylko z Muzeum Krakowa, że publiczność, że tej publiczności bardzo potrzebujemy, że te dyskusje nasze, czy muzeum to są zbiory, czy publiczność,
no, że one jakby jasno dały ten czas pandemii dał odpowiedź. Bez publiczności po prostu muzeum nie istnieje, nie ma. I to myślę, że to będzie też procentować. Ja to widzę po reakcjach naszych pracowników, którzy podejmują takie działania. Ja pytam, czy jest sens oprowadzać 3 osoby, czy jest sens organizować zajęcia dla 5 osób? Odpuść sobie, no przecież to nie ma sensu. A słyszę odpowiedź, która mnie buduje. Nie, ja chcę, tak, przyjdzie 3 osoby, ale ja chcę dla tych 3 osób zrobić te zajęcia, te warsztaty, to spotkanie. No więc to jest jedna rzecz. No druga rzecz, to myślę, to co nauczyło mnie, ale muzeum, nas wszystkich, no taka potrzeba zatrzymania. No, trudno mówić o pozytywach, jeżeli mówi się o czasie, w którym zginęło czy zmarło dziesiątki tysięcy ludzi, no ale jeżeli używamy tego słowa pozytyw, to zatrzymanie, ono było potrzebne. I to teraz to pokazujemy sobie, to zatrzymanie będzie potrzebne i wcześniej tego nie było. W tym pędzie tego zatrzymania nie było. I z takiej perspektywy muzealnej Muzeum Krakowa myśmy przepracowali naszą misję i o dziwo tam w takiej dyskusji, w której uczestniczą rozmaite pokolenia, no, osoby trochę starsze tak jak ja i najmłodsze pokolenie muzealników. I to wyszło wspólnie w takiej dyskusji. Myśmy w naszej misji mieli dokumentujemy, opisujemy, opowiadamy i gdzieś na końcu słuchamy miasta. A teraz w takiej dyskusji, którą przeprowadziliśmy w czasie pandemii, to nie było proste, no bo jak jest świat się wali, są takie trudne chwile, a tu będziemy sobie rozmawiać o misji i o tym, co będzie za 10 lat. No to wydawało się absurdalne. Natomiast wspólnie to słuchamy miasta przeszło na początek. I to było takie autentyczne, partycypacyjne. Wspólnie zespół, ok, słuchamy miasta, czyli słuchajmy miasta, to miasto jest najważniejsze. I to jest taka refleksja, taki wniosek z tych czasów pandemii. Bardzo dziękujemy. Jaki nowy, stary teatr, nowy w sensie po pandemii, dyrektor Benjamin Bukowski. Może też pozwolę sobie bardzo szybko zacząć od takiej refleksji dotyczącej czasu pandemicznego, bo faktycznie to jest czas, tak jak już tutaj koleżeństwo wcześniej wspomniało, bardzo znamienny dla właściwie do całego społeczeństwa, również do całej kultury, ale dość specyficznie przeżywany w teatrze, który jest miejscem konfrontacji, a jednak żywej konfrontacji aktora z widzem. Bardzo delikatnej materii, gdzie właściwie mówimy, że spektakl powstaje nie tylko na próbach, spektakl powstaje na scenie w konfrontacji. A wtedy, kiedy aktor ma szansę skonfrontować się z żywą widownią, z jej reakcją, z jej emocjonalnością, a w takim nieco metafizycznym języku mówimy o pewnym przepływie energii, który właściwie konstytuuje ostateczny kształt przedstawienia, który za każdym razem jest unikatowy. Więc to był dla nas bardzo dziwny czas, kiedy tworzyliśmy spektakle, przygotowując wszystkie zaplanowane premiery, ale nie mogąc do końca skonfrontować ich w tej tradycyjnej formie z widzem. To na szczęście do pewnego stopnia się udało dzięki teatrowi online, dzięki platformie VOD, którą uruchomiliśmy. A myślę, że to było dość duże odkrycie, które dało nam paradoksalnie jeden plus, to znaczy stary teatr mógł dotrzeć do tych widzów, do których nie dotarłby na co dzień, a geograficznie dość mocno od nas oddalonych. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dała nam ta przerwa, to przede wszystkim przygotowanie się bardzo dobre do nowego sezonu, do tego, że wszystkie premiery, które powstały teraz, właściwie staramy się w ostatnim miesiącu otwarcia teatru przed wakacjami skondensować, tak żeby nasi widzowie mieli szansę je zobaczyć a bardzo cieszymy się z tego, że ten odzew jest faktycznie bardzo, bardzo duży. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź pani dyrektor Agata Gołębiowska. Co zostanie oprócz tych płyt? Przede wszystkim przekonanie, że mamy wspaniały i cudowny zespół ludzi kreatywnych, którzy potrafią pomimo wielu problemów i technicznych, i organizacyjnych, i komunikacyjnych, internetowych, sobie właśnie przypominam, ile czasu spędziliśmy tak naprawdę na i zapewnieniu pracowników i współpracowników w zakresie podstawowych narzędzi. Borykaliśmy się z internetem, tak, nawet w domach, pracując zdalnie. Na pewno zostało to, że potrafimy, że tworzymy zespół, potrafimy pracować właśnie hybrydowo, że to, że pracowników nie ma na miejscu w siedzibie, w centrum, to czasami jest nawet lepiej, ponieważ więcej rzeczy potrafimy zrobić.
w większym skupieniu, czyli takie przygotowanie, dlatego że plan wydawniczy, który realizowaliśmy, płyty, to wszystko mogło się dziać, to wszystko się działo i przygotowywaliśmy te rzeczy. Oczywiście zakładając i przekonaliśmy się, że drogą, którą idziemy, czyli właśnie digitalizacja zasobów, którym jesteśmy w trakcie realizacji, to też był dla nas trudny czas, dlatego że kończyliśmy projekt unijny, więc pracy hybrydowej, domowej było to bardzo, bardzo trudne. Pracownicy o 23, 24 przyjeżdżali, żeby pewne rzeczy przygotować. Także cudowny zespół, jeszcze raz dziękuję. Natomiast też się zastanawiamy tak naprawdę, co będzie po. Czy jeżeli otwartą, bo oczywiście płyty to słuchanie w domu, ciszy, w skupieniu. Natomiast chyba wszyscy chłoniemy i chcielibyśmy pójść na koncert i się tak właśnie zastanawiamy, jak ta kultura będzie wyglądać. Co będzie po? To już dokładnie. Będzie konkluzja dokładnie. Bartosza Szydłowskiego. Twoje słowa będą puentą, pamiętaj o tym, właśnie odpowiedzialność kończymy. Odpowiedzialność mnie właśnie tak zabiła. To znaczy, myślę tak, my mieliśmy poczucie właściwego kierunku, który nasza instytucja podjęła tych kilkanaście lat temu. W założeniu otwartość, w założeniu niebudowanie zbyt mocno takich jakby schematów, które eliminują nasłuchiwanie rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że w ogóle ten czas pandemii pozwolił wielu instytucjom, dyrektorom, pracownikom na nowo, albo w ogóle przypomniał, że to pytanie, po co jesteśmy, jest pytaniem, które sobie można naprawdę codziennie zadawać i właściwie nie wolno go tracić z horyzontu, bo sytuacje w dzisiejszym czasie mogą być naprawdę zaskakujące, a my w gruncie rzeczy musimy być gotowi. To przymierze z publicznością to jest coś najbardziej wartościowego i też nie tylko w kwestii jakiejś przyjemności czy misji, ale też jakiejś odpowiedzialności instytucji, która nagle stała się w gruncie rzeczy rezonatorem pewnych wartości określonych, miejscem, które wspiera tą przestrzeń wyobraźni, to co jakby konstytuuje człowieka wewnątrz, co buduje jego siłę. Wszystkie te utylitarne, praktyczne rozwiązania, które nas raczono, nie zawsze dawały, prawda, sobie z rzeczywistością radę i ciągle to były pomyłki, rozczarowania w związku z tym. Jest jakaś przestrzeń idei, pracy, wyobraźni, która właściwie wygrywała z tą pandemią. Bez względu na koszty, jakie ponieśliśmy, to wychodzimy z niej chyba jakoś bogatsi, wierzący w to, że to, co robimy, ma sens nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla całego społeczeństwa. Ta refleksja kończy uroczystość wręczenia Marek Radia Kraków i Supermarki. To pytanie, po co jesteśmy również? No, my musimy się pożegnać, nas nie będzie. Dziękujemy za uwagę. Jacek Bańka. I Justyna Nowicka. Dziękujemy, do usłyszenia. Radio Kraków.